Cześć, witam Was po 27 przerwie. Nie było co nagrywać. Miesiąc czasu mnie w ogóle nie było w hodowli, więc nie wiem nawet co się działo. Zaprezentuję stan i jak to wygląda. Już te morde podrosły. Nie wiem czy był film. Poprzedni film chyba był jak ta się wykociła. Jest drugi wykot, bo tamten zmarnowała. Tutaj ta się nie wykociła. Czy zakocona jest? Zakocona chyba jest. Tutaj mamy młodzież od tej rudej samicy. Są trzy takie czarno-szare i trzy takie brązowo-żółte. Kurczę, wezmę może lampkę. Mam. Wiem, że w klatkach jest bałagan. Inaczej jeszcze. O, tak wyglądają młode. No, samiczek, uciekaj. Jeszcze trochę w sumie chyba będą na odsadzeniu, bo już ładnie jedzą. W czwartek prawdopodobnie jakiś nowy nabytek wleci. Jest plan coś zakupić. Tylko jeszcze... Kurczę. Nie wiem jak to wszystko wyjdzie. Ostrożnie, bo są młode. O, mamy dwa białe i dwa czarne od tej samicy. One mają gdzieś około 4 tygodni. Miesiąc temu, jak mnie nie pojechałem, się okociły. Mama zasłania. Tutaj zakocona chyba też czemce. W ogóle były puszczane ta chyba też i ta. Nie wiem, czy ta się wykociła? Chyba. Nie wiem, zaraz sprawdźmy. Ajajajajajaj. Maluchu. No, wypadł nam. Kurczę, to nie wiem, czy ona się nie wykociła w sumie już. Teraz sprawdzimy. Puszę te. Nie wykociła się jeszcze, dopiero coś tam szykuje się do wykotu. Nasza najstarsza samiczka. Młode są. W zasadzie mamy 4, tutaj 6 to jest 10 sztuk młodych. Te, które były odsadzane, to jest o miesiącu to podrastały. Czyli gdzie to było? Tu jeszcze jest i tutaj. Ta jest w zasadzie najmniejszy. Jest od tej rudej samicy. A od tej żółtej są te dwie sztuki. O, samiczka i to jest bodajże samiec. Ja jeszcze bym musiał sprawdzić, bo one są tak po prostu rozdzielone, bo zaczęły się gonić. No i tutaj samczyk jest, ale nic już się nie zmieniło niego. I w zasadzie tak planu na przyszły rok. Nie wiem czy w hodowlę przepiórek nie wejdę, bo już był kiedyś na to pomysł, ale czasu nie było. I mogłaby jeszcze ciekawa odskocznia. Klatek jest, więc gdzieś się by je ulokowało. Jakieś statko na jajeczka i kurki silki chodzą mi po głowie. Bardzo fajnie wyglądają. I można byłoby coś podziałać w tym temacie. Jeszcze mniej więcej się orientowałem, patrzyłem czy gdzieś są w okolicy i jakieś tam były. Nie, możecie napisać co sądzicie o takim pomyśle. To jeszcze na młodych się trochę skupimy. Mi się wydaje, że to mogłoby być fajne urozmaicenie
hodowli. Tutaj młode gdzieś koło 5-6 tygodni, coś takiego mają. Musiał sprawdzić, a bo tutaj jest 5. Wykociła się ta, a ta czarna, czarna 8 wykot, to chyba nie. Się tam gdzieś patrzy, ale nie, tu młodzież jest, no póki co rośnie. Nie wiem, może wpadnie film, jak jest, będę sprawdzał płeć. Spróbuję to nagrać dla was. I w zasadzie możecie jeszcze dać mi znać, co byście chcieli nagrać. No, króliki jakieś tam są, coś jest. Można by ponagrywać. Nie wiem, czy by was interesowały rzeczy typowo gospodarskie. Tak jak hodowla krów mlecznych i bydła. Bo takowa też się u nas znajduje. Więc można by coś na ten temat nagrać, napomnieć, pokazać w ogóle, jak to się odbywa u nas. Poza tym, bez zmian, raczej próbował sobie skompletować teraz stado na przyszły rok. Nie wiem, co z tym samcem, bo on tu jednak trochę taki mały jest. I by się przydało sprawdzić. Tu z tych 3 sztuk, jak będą jakieś samiczki, to możliwe, że zostaną. I ogólnie trochę trzeba by tu progi podorabiać, tu ponaprawiać, bo jak wiadomo, deski powygryzały. Też nie było czasu. O, tutaj jest. O, to się mocowanie rozwaliło. O, z takich profili sobie mocowania porobiłem do tych desek i tam się uszkodziło. Nie wiem, wybieliś te klatki. O, tu to obgryzły. No i wiadomo, pajęczyny, bo tu straszny bałagan się porobił. Tam jest dosłownie wszystko na tych klatkach. Weź to wypieprzyć. I w sumie się nawet zastanawiałem, czy tu tego przodu nie zabudować całkowicie, żeby nie było dostępu. Dobra, w zasadzie chyba nie ma co tu przedłużać, no bo nic tu się więcej nie dzieje. Reszta klatek, jak widać, pusta. Nie wiem, następny film, nie wiem, może coś w sobotę. Jeszcze się zastanawiam, czy nie nagrywać takiej serii, nie wiem, piątki czy sobotę, żeby się pojawiały regularnie filmy. Co się dzieje, co się zmieniło w hodowli. Nie wiem, no, możecie dać znać, co tu nagrać. Nie wiem, możecie polecić ewentualnie na samca rozpłodowego jakiegoś królika, jakąś rasę, że fajnie te króliki wychodziły. Bo na tych baranach to w zasadzie, napowiedzieć się, troszkę przejechałem. Bo na 3 samice, w sumie wszystkie 3 poszły. Nie odchowują fajnie tych młodych, marnują. Jak pamiętacie, były te 2 samiczki, no to ta całkowicie wykot zmarnowała, ta chwilę pochowała i potem w sumie też zmarnowała. No to raczej w barany francuskie już wchodzić nie będę. Ewentualnie może jakieś burgundy, coś takiego. Chyba że zostać przy zwykłych mieszańcach. Bo to chyba póki co najfajniej wychodzi i najmniej problemów. Jeszcze będę musiał zamówić sobie szczepionkę. I całe stado na myksomatozę zaszczepić. Tak, myksomatozę? Kurczę, nie mam pewności teraz. I na pomór. To jest ta jedna szczepionka. Dobra, nie ma co przedłużać, ściemniać, głupio gadać. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, no to dajcie tą łapeczkę, ewentualnie subskrypcję. Dziękuję widzom, którzy powracają na kanał, no bo jednak widocznie im się to podoba, ta hodowla. Dzięki, na razie. Trzymajcie się. Cześć.